Powiedzmy, że chcielibyśmy policzyć taką granicę, prawda? Granica jest przy n dążącym do nieskończoności. No i tu mamy sumę, sumujemy po k od 1 do n. No, pewna funkcja w punkcie, prawda, który zależy od k, i wszystko jest mnożone przez pewien czynnik 5 przez n. I to n jest dokładnie tym samym n, które jest tutaj. I tutaj też jeszcze występuje to n. Więc w tym filmie pokażemy, jak taką granicę można policzyć, a przynajmniej zapiszemy ją tak, że będzie jasne, jak ją dalej liczyć. I tutaj kluczem jest rozpoznanie tej sumy jako sumy Riemanna dla całki z pewnej funkcji. Więc może szybko przypomnę tutaj, jak to jest, co to jest suma Riemanna. Przypomnę, więc tak, mamy pewną funkcję ciągłą, powiedzmy, na odcinku AB. I teraz suma Riemanna dla tej funkcji, to co robimy? No, dzielimy nasz przedział AB, powiedzmy tak jak tutaj, na n równych części. To nie jest konieczne, żeby dzielić na n równych części, ale powiedzmy, że dzielimy na n o długości delta x, prawda? Czyli delta x to jest b minus a przez n. I następnie tworzymy taką sumę, bierzemy w każdym z tych mniejszych przedziałów, bierzemy jakiś punkt, w nim wartość funkcji, tak jak tutaj, no tu akurat bierzemy w prawym końcu tego przedziału, prawda? Czyli f od a plus delta x, czyli to jest tu razy delta x, no i to ma interpretację takiego pola prostokąta, prawda? Potem mamy następny prostokąt, następny i tak dalej. No i widać, że te prostokąty jakoś tam nam przybliżają wartość pola pod wykresem i to jest suma Riemanna, przykład czegoś, co się nazywa sumą Riemanna i teraz wiemy, że to, jeżeli dzielimy coraz drobniej, to było w jednym z poprzednich filmów, ta wielkość, jeżeli n dąży do nieskończoności, dąży nam do całki oznaczonej, no właśnie na przedziale AB z funkcji f od x. Dobrze, czyli to jest przypomnienie, no i teraz zobaczmy, czy potrafimy rozpoznać podobną strukturę w tym naszym wyrażeniu. Tak, może przepiszę tę sumę jeszcze tak, żeby może to było widać wyraźniej. Suma od k równego 1 do n, logarytm naturalny, 2 plus 5k przez n, razy 5 przez n. I może napiszę kilka pierwszych wyrazów, prawda? Czyli zaczynamy od k równego 1, czyli mamy logarytm 2 plus 5 przez n razy 5 przez n plus logarytm naturalny 2 plus 2 razy 5 przez n razy 5 przez n plus, no i tak dalej, aż do logarytm naturalny 2 plus 5 przez, przepraszam, n razy 5 przez n, żeby trzymać się tutaj, prawda, k równe n, n razy 5 przez n, razy 5 przez n. No i widać, że rzeczywiście mamy taką strukturę, mianowicie tak, no mamy wszędzie wyraz 5 przez n, więc to wydaje się naszym, chcielibyśmy to zinterpretować jako delta x. No funkcja jest dosyć jasna. Funkcja to jest logarytm, f od x to ma być logarytm x. No i teraz popatrzmy, jaki jest przedział. No to delta x to jest 5 przez n, czyli 5 to jest długość przedziału, czyli 5 to jest b minus a, prawda? Jeżeli popatrzymy sobie tutaj, tak, delta x to jest, czyli to jest długość przedziału przez n, no a to jest 2, prawda? Jak porównamy to wyrażenie, to widzimy, że tutaj się zaczyna od dwójki, czyli a równe 2. No to skoro 5 jest b minus a jest równe 2, no to b jest równe 7. I wobec tego ta rzecz jest sumą, jest, prawda? To jest suma Riemanna, czyli widzimy, że coś takiego to jest suma Riemanna. Dla no, f od x równe logarytm naturalny x, przedział to jest od 2 do 7, no i podział na n równych części, podział na n równych części
No i bierzemy wartość funkcji w prawym końcu tego przedziału, tak jak jest tutaj, prawda? Czyli to jest taka prawostronna suma Riemanna. Tak, no to wobec tego wiemy już, że ta suma, czyli zgodnie z tym, że całka, prawda, to jest granica takich sum, czyli wiemy, że ta rzecz przy n dążącym do nieskończoności, no dąży właśnie do całki od 2 do 7, no z funkcji logarytm naturalny x, no tam i piszemy jeszcze do dx. A czyli możemy jeszcze tutaj zilustrować to szybko rysunkiem takim. Widzimy wyraźnie, co się dzieje. Mamy funkcję logarytm x, no to w 1, powiedzmy 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, naszkicujmy logarytm. Logarytm to jakoś tak wygląda, prawda? Logarytm w 1 jest 0. Logarytm x. Mamy przedział, prawda, od 2 do 7. Tak, i teraz, no i dzielimy ten przedział na, prawda, to jest funkcja rosnąca tutaj, dzielimy ten przedział na równe części, powiedzmy jakoś tam ileś ich jest, mniej więcej równe, powiedzmy, że tyle, no i bierzemy pola tych prostokątów, prawda? To jest taka interpretacja dla tej sumy Riemanna. No i ponieważ funkcja jest rosnąca, to jest taka ograniczenie, ta suma Riemanna to jest ograniczenie z góry na tę całkę. No więc to wiemy, że ta granica to jest całka oznaczona od 2 do 7 z funkcji logarytm x. No i teraz to można obliczyć, jeżeli już wiecie, jak liczyć funkcję pierwotną do logarytmu, to jest w jednym z naszych filmów, no to trzeba całkować przez części, więc to jest dobre ćwiczenie, żeby ten rachunek teraz możecie zakończyć, obliczywszy dokładną wartość tej granicy.